Witam wszystkich w kolejnym filmiku. Dziś wam pokażę mój nowy nabytek, bo siekierka Niteo, czy coś w tym stylu, ta zielona, no, pękła po 2 latach użytkowania. To, tylko że z drugiej strony ona była bardzo tania, to za 60 zł, czy tam 50 wtedy chyba dałem za nią, teraz kosztuje chyba 65 zł taka nowa. No to stwierdziłem, że nie żałuję, trudno. 2 lata porąbała, starczy i dziś wam prezentuję moją nową, dzisiaj przyszła Celfast 2700. Co? 93 cm nie może, co? Długości. Co, synu? Siekierę zostaw. Halo. Halo, powiedziałem coś, idź mi stąd. Idź mi stąd. Idź, Maksiu? Idź, tak, proszę bardzo. Tak, proszę iść tam. Idźcie się bawić traktorami. Tak, proszę się bawić traktorami. Nie chcesz się bawić? No, pokażę wam, jak to rąbię. Ogólnie tutaj troszkę zacząłem już, bo oczywiście to już jest końcówka. To tu jest, bo wszystko jest tam układane. I tak to właśnie wygląda. Tu przyczepa stoi, a tutaj siekierka Celfast. Polska produkcja. Na Allegro kupiłem, jeśli ktoś chce wiedzieć. Chyba 200 coś złotych zapłaciłem. Co najlepsze w tym całym interesie to jest to, że patrzyłem na stronie producenta, to kosztuje 300 chyba coś, a ja znalazłem na Allegro za 200 coś. Zarejestrowałem sobie ją w firmie, tam na stronie Celfast i co? I mam 25 lat gwarancji. Ciekawy tylko jestem, na co to jest te 25 lat. Czy na, nie wiem, na trzonek? Raczej nie. Na głowicę? Na głowicę może? Na trzonek na pewno nie. Widzę cię. No, zobaczymy co to potrafi. O! Ale dobra. Na sośnie to idzie jak masełko. Masełko? Tak, jak masełko, synu. Mój syn nagrywa. Czemu tam pies za tobą patrzy? Dobra, patrzymy jak idzie w brzozie. No, brzoza. Brzoza twardawa. Idzie. Tu. Jak pan Piotrek mówi, nie tak łakomie, to wtedy pójdzie. Pan Piotrek? Tak, pan Piotrek. Bierzemy teraz taką sosenkę. Bliskę. O kurczę. No. Mokra brzoza to idzie jak masło. Masło? Tak, jak masło. I to jeszcze roztopione. Co? I to jeszcze roztopione. Co jest teraz jest roztopione? Nic. To drzewo? Drzewo, nie mówię, że wchodzi jak masło w roztopione. No. Śmieszne. Tak, jest specjalne. Suzy ma nowego przyjaciela. Idzie elegancko, siekierka
Najważniejsze, żeby robiła tak, jak robię. Czyli wszystko zależy ode mnie, tak naprawdę, a nie od siekiery. No, siekiera jest wiadomo, ważną częścią, ale no, na razie jest super, tak bym powiedział. Trzyma się ją naprawdę bardzo dobrze. Tylko jeszcze zobaczymy, co pokaże czas. To wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmiku. Tu jeszcze 2-3 dni rąbania. I co? No i fajna. I w tym roku już drzewa nie robię. No nie, będę robił, sorry. Ale w listopad, grudzień tego roku 2022. Trzymajcie się i do zobaczyska w następnym filmiku. Trzymajcie się, hej.